rozpoczynamy dwudniowe świętowanie Dni Bogdańca, Święto Chleba, szlakiem dziedzictwa kulturowego gmin partnerskich, druga edycja, współfinansowane z projektu Euroregionu ProEuropa Viadrina. Ponadczasowe, więc ja będę je pielęgnowała i innych do tego namawiała. Zacznę od pani wójt gminy Bogdaniec. Zrodzony z ludzkiego potu, droższy od srebra i złota, nasz chleb codzienny, wytwór ciężkiej pracy milionów ludzi. Cieszy moje serce to, co przed chwilą powiedziałaś, że będziesz namawiała do pielęgnowania tej tradycji. Trzymamy was, młodzi, za słowo. To ważne, żebyście szanowali dziedzictwo kulturowe. Teraz przyrzekam wam wszystkim, tu na placu, obecnym i tym nieobecnym, że będę starała się nie uronić ani kęsa z tego chleba, a dzielić go tak, by nie brakowało tym, którzy najbardziej go potrzebują. I was, młodzież, zapraszam ze sobą do dzielenia się chlebem z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj przybyli na naszą uroczystość. Kiedy poprosiła mi pani marszałek, że mnie reprezentował, to bardzo się ucieszyłem, dlatego że ja jestem synem tej ziemi i dzieciństwo swoje spędziłem kilka kilometrów stąd, w takiej malutkiej miejscowości Białcz. Pochodzę z Piątki i tam chleb był świętością. Dzisiaj muszę powiedzieć, że serce boli, jak często nieraz się widzi ten chleb w parku czy na ulicy. I dlatego jestem rad i bardzo serdecznie, nisko się kłaniam wszystkim inicjatorom, którzy to święto kontynuują.